teraz czekamy na wicemistrza świata Martina Kocha. 221 metrów skoczył najdalej w drugim skoku w indywidualnej rywalizacji. Tylko 2 metry od rekordu Liokelseja z 2004 roku i teraz jest znowu najdalej. On zrobi dużo punktów dla Austriaków. Takie było zadanie. Po nim Morgenstern, lider Pucharu Świata i zdobywca w generalnej klasyfikacji. Koffler, który skacze tu słabiej. I na końcu mistrz świata Schlierenzauer. Tak ustawił drużynę Alexander Pointner. 214,5 metra i Austriacy obejmą prowadzenia. Więc dobrze, że była 33. belka, bo gdyby było wyżej... On wprawdzie miał 102 km na progu. Wtedy być może skoczyłby nawet w granicach rekordu. Dzisiaj skocznia, świetnie przygotowany zeskok, dobrze przygotowana skocznia do skakania, bardzo przyjazny.